postaci. Najdroższy bracie, z Cytadeli Zmierzchu wyruszyłam już ponad 2 miesiące temu. Jednak czas próbował zgubić mnie za południowymi wartownikami. Obszar ten, prowadzący aż do wartownika czasu, pozostaje naznaczony reliktami, które przyciągają uwagę na tak długo, że ci, którzy kiedyś tam trafili, oddali swoje życie, wpatrując się w to, co pozostawili za sobą pradawni. Miałam ochotę usiąść obok, choć na chwilę, nie zamykać oczu, by po prostu chłonąć widok. Czas jest jednak luksusowym dobrem, którego w tym momencie nie posiadam. Mogłabym rozpisywać się na temat ruin Wiecznego Miasta, tak idealnie zbudowanego i zburzonego nad liniami mocy. Wtedy jednak musiałabym opowiedzieć ci o horrorze i zniszczeniu, jakie zobaczyłam w drodze do Axlotl. Lustria nie jest taka, jaka była, gdy ostatni raz stąpałam po tej ziemi. Za każdym razem inna. Bardziej zabójcza, ale i piękniejsza. Nie odnalazłam jeszcze odpowiedzi, po którą tu wyruszyłam. Sądzę jednak, że czekam na mnie w pobliżu krwawych bagien, dokąd teraz zmierzam. Wysyłam te słowa najszybszą drogą. Wraz z nimi pozostałość reliktu, który skrywały ruiny Miasta Gwiazd. Choć to tylko kawałek pergaminu, przestuduj go, abyśmy mieli pewność, jak się zachował i czy przedstawia odpowiednie konstelacje. Nie wiem, kiedy wrócę. Każdy dzień to walka z czasem, który upływa nieubłaganie. Lustria jest niezwykle cicha. Czasem spokój przerwie trzęsienie ziemi, jednak poza tym ta cisza wydaje się być wszechobecna. Przypomina mi zniszczoną wyspę, mówianą podobnym dźwiękiem, utkanym z niemych spojrzeń straży i podszeptów reliktu Kaina. Proszę was o pieczę nad Morwaelem w najgorszej z godzin. Dokładam wszelkich starań, by powrócić przed końcem roku. Ostatnie dni były jednak obfite w zakłócającą energię, dochodzącą z dalekiej północy, nawet tutaj. Przypuszczam, że należy do niej. Wyczuła zagrożenie. Jest świadoma mojej obecności, tak jak ja jestem świadoma jej. Niech najcichsza z magii doniesie ci wieści w jednym kawałku. Aerit. Dla młodej kobiety, Katariny oraz jej synka, Dorina. Ostatnia noc z pewnością będzie jedną z najgorszych, ale i najlepszych nocy. Uratowaliście 2 niewinne życia. Jedno zostało okaleczone przez niefortunny zbieg okoliczności. Jak tak to nazwijmy. Ci magicznie uwrażliwieni, Waldredzie, Aldari, wy zobaczyliście jednak coś, co było wpajane wam dla ostrożności. Magia jest niebezpieczna. Magia ma swoje konsekwencje. Czasem wręcz pożądane, gdy możecie chronić swoich towarzyszy przed pomysłami chaosu. Czasem jednak raniące osoby postronne, czy nawet was samych. Ta noc pokazała jednak wiele. Nie pozostaliście obojętni na czyjąś krzywdę. Co mogło ją czekać tak właściwie? Pewnie zbiorowy gwałt, podrżnięcie gardła, jeśli byli łaskawi. Jeśli byliby okrutni, to zapewne tuż po tym, jak zabiliby jej dziecko na jej oczach. Nie musieliście interweniować. Nie musieliście nadstawiać karku, a jednak to zrobiliście. Każdy pokazał coś tej nocy. Widzieliście, jak elf bez wahania wziął kobietę i dziecko na siodło swojego rumaka, gnając bez zastanowienia do stolicy. Wy zaś zaopiekowaliście się dobrami wozu, jakie zostały tam zostawione bez niczyjej innej opieki, wiadomo. Spotkaliście się pod domem Aldariego godzinę później. Aldari wyglądał, jakby sam dopiero co dotarł do swojego domostwa. No to jest zacna dzielnica. I to zacnie wyglądające lokum skusiło Waldreda do skorzystania z gościny. Reszta zaś rozeszła się. Wiedząc już, gdzie mieszka elf, wiedząc już, gdzie możecie wrócić, Irmin i Katio, wyruszyłyście na wozie w stronę tego adresu, jaki został ci podany, Irmin. Katio, ty chciałaś zdać raport pracodawcy. Nie patrzyłaś nawet na to, że jest tak wcześnie. No Irmin, ty zaś zobowiązałaś się do odwiezienia tego wozu matce, tego nieszczęsnego, przypalonego dziecka. Aleksandrze, ty na swoim koniu wyruszyłeś w stronę swojego domu. Uznałeś, że... Przepraszam. Pojechałem razem z Irmin najpierw. Z wozem. A wiesz, że nie przerywa się mistrzowi gry? Wiem. Uznając, że kierunki póki co się pokrywają. Wróciliście. Wróciliście do stolicy. Oczywiście, gdzie
Wszystko niespełna ten miesiąc wcześniej podobnie się rozpoczęło. Ale tak właściwie to nie czujecie spokoju. Nie wszystko zostało domknięte. Właściwie czy cokolwiek zostało domknięte? Znaleźliście przyczynę znikających zbiorów i tego nieurodzaju, jaki się panoszył po okolicach. Co jednak pozostało po tym horrorze? Puste spiżarnie, no to na pewno. Jałowa ziemia, której nie miał kto pomóc. Ludzie, których nie miał kto uspokoić. Krwawe pojedynki wydawały się mieć sprawcę w tej kreaturze, z którą się starliście w ruinach tej świątyni. No i ta kreatura skonała na waszych oczach, oddając swoją ostatnią ofiarę panu, którego czciła. Co jednak z ofiarami, które były żniwem zebranym w tej masakrze? Co z tymi, którym może się to spodobało? Którzy może ponieśli tradycję dalej? Co ze słowami, które zostały wypowiedziane w pewną deszczową noc? Nie jesteśmy tu z przypadku. Jedna z was trzymała dziedzictwo pokoleń w ręku. Drugi obiecywał pomoc w korzystaniu z niej. Oboje zaś znaleźli inną formę pomocy na kolejnych kartkach ksiąg, które ze sobą tachali. Co z zadaniem od pracodawcy, które, no nie ukrywajmy, nie zostało wypełnione po raz pierwszy od ponad rocznej służby? Co z reputacją? Zadanie zostało przerwane, no można powiedzieć, najbardziej brutalne ze sposobów, gdy myśleliście, że straciliście już waszą towarzyszkę. Co z naruszeniem dobra i własności, które zostawiło za sobą niemożliwe do ukrycia ślady? Co z jedyną osobą noszącą nazwisko Ionescu, która wydawała się w jakiś sposób móc wam teraz pomóc? Co z pierścieniem, który nosił elf na palcu i którego wyciszenie skracało się w zastraszającym tempie? Nie jesteśmy tu przypadkiem. To mówiliście. Może pora przestać udawać, że to jest przypadek. Nie tracić czasu na niedowierzenie, bo nawet jeśli go nie widzieliście, to czas płynął. I to płynął nieubłaganie. Tak jak wcześniej mówiłam, Irmin, Katia, Aleksander, wyruszyliście. Razem z wozem, Aleksander oczywiście jedzie obok. Katia i Irmin, jak rozumiem, wy sobie siedzicie na wozie dumnie. I co robicie? Daleko odjechaliśmy? Nie, no jakieś 30-40 metrów. Katia patrzy po sobie, jak jest zajebiście uwalona we krwi. Jest godzina? Tak około po szóstej, przed siódmą. Co tak cię zasępiłaś nagle? Po prostu zastanawiam się, czy ktoś u mojego pracodawcy już nie śpi. I czy nie powinnam się najpierw umyć? Jak musisz skoczyć, to leć. Dasz sobie sama radę z tym całym wozem? Oczywiście, dziewczyno. Ja sobie mam z wozem rady nie dać, co ty nie masz. Sugerujesz, że kobieta sobie nie poradzi z wozem? Że tylko mężczyźni mogą? Bez przesady. No gdzie? W sumie wiem, że ty się wychowywałaś praktycznie na wozach. Tak, dosłownie. To, Aleksandrze, będziesz pilnował ją, żeby nikt nie napadł na naszą Irminkę? Oczywiście. Ja mógłbym jej tutaj tak zostawić przecież. Weź telefon od mikrofonu. Aleksander, a ty nie miałeś jakichś ważnych spraw do załatwienia w domu? Irminko, Aldorf jest duży, niebezpieczny. Bałabym się, że coś ci się stanie. Ja też jestem niebezpieczna. Mnie porwali w jakiejś pipidówie. Bo ty jesteś nieostrożna. A ja sobie potrafię radzić. Powiem tak, ja wiem, gdzie mam odwieźć ten wóz, odstawię go, załatwię jeszcze jedne sprawy i spotkamy się u Aldriego za jakieś 3-4 godzinki. Nie wiem, dlaczego tak popatrzyłam na garstek. Coś się zaswędziało. Tak. No dobrze, pójdę się ogarnę, zanim spotkam się z pracodawcą. I wracasz do elfa do domu, tak? Tak, wykąpać. Dobrze, obiecam to mi pranie futra. Do ciebie zaraz wrócimy. Irmin, zostałaś ty jadący obok Aleksandra. To jeszcze jeden. A ty się nie śpieszyłeś do domu? Tam ktoś ciebie nie czeka, jesteś ukochana. A skąd wiesz, gdzie ja jadę? No, jedziemy odwieźć w sprawie tej właścicielce. Wiesz,
Znasz prawo drogi? Jeżeli znajdziesz wóz, a się go nie spodziewałeś, to on jest automatycznie twój. Jakoś... Spokojnie, no Boże, jaki ty jesteś poważny. Albo rzucasz kasę komuś na stół jak ham, albo jesteś posębny i burakowaty. Hamem by był, jakbym nie zapłacił. Jakbyś nie zapłacił, to byś był złodziejem. No. Tak samo jakbym zabrał wóz, to też bym był złodziejem. Pewnie tak. Dobrze, że tutaj nikt nie zabiera wozu, prawda? Chyba nie sądzę, że... Wiesz co, Altdorf jest niebezpieczny, zwłaszcza o tej godzinie, więc lepiej pojedźmy rano. O 6 rano? No oczywiście. Wiesz co, Aleksander, wydaje mi się, że nawet zło czasami śpi. Może. O tej porze, to tutaj jedyny, na kogo mogę trafić, to Krupian Mago idący znowu do stanu. Właśnie, to jest problem. Nikt nie powstrzyma bandytów, którzy cię napadną. Jak ja cię mam zostawić? Zwłaszcza, że masz wóz pełen w domu, czego? On właśnie nazwał Kruppę bandytą. Ja się rozglądam, droga mistrzyni gry, za jakimiś po drodze przybytkami w stylu bawierz, fryzjer, tego typu rzeczy. No to rzuć sobie na spostrzegawczość. Znalazłaś spokojnie po drodze, nawet... Czekaj. Nawet dwie lokacje. Tak. Ja tutaj mam sprawkę do załatwienia. Tak jesteś, to poczekasz tak chwilkę? Dwie, trzy, no cztery? Czy się spieszysz? Nie specjalnie. A nie, spoko. Czyli zostajesz tutaj na środku drogi przy wozie sam? Tak. Nie boisz się, że ktoś cię napadnie? Nie, wiesz, możemy zawsze zostawić wóz bez opieki, jeśli tak. Jeśli wolisz to tak zrobić, to jasne, już jadę. Chyba, że ewentualnie tutaj zostawisz konika i ty odstawisz ten wóz, a ja tutaj zajmę się swoimi rzeczami. Mogę tak zrobić. No to świetnie. To oddaję mu lejce, zsiadam. To jadę. I ja sobie idę do fryzjera. A czy ty, Irmin, zabrałaś konia? Jeżeli go zostawił, to tak, gdzieś tam chciałabym go przywiązać, że tak powiem, przed wejściem, żeby widzieć okiem, czy tam się coś dzieje. Mhm, dobrze. Dobrze, czyli Aleksander rusza, Irmin, chodzisz do fryzjera, tak? Tak. Dobrze. Zobaczyłaś, że kobietka, która tam była, taka starsza pani, trochę pulchna, spojrzała na ciebie, aż się zdziwiła. O, tak wcześnie. Coś trzeba? Tak. Widzi pani te piękne, długie, złote włosy? Cudowne. Widzisz, jak ona aż po prostu podbiega do ciebie i tak, wiesz, tak rączkami, tak... Podnosić jeden pukiel, drugi. Co? Czy dałoby się ewentualnie kto zostanie przefarbować na jakiś ciemny kolor? Na Sigmara, takie piękne pukle. Tak, prawda? Ładne, charakterystyczne, ale może pani z tego perukę komuś zrobić? Tak, takie włosy to tylko bierzemy na peruki, ale... Ale takie piękne włosy, panienko. Ja mogę zrobić, co panienka chce, ale... Widzisz autentyczny żal w jej oczach, który sprawia, że po prostu jest aż tak, może takie szkliste oczy. Takie piękne puchle. Proszę siadać, dobrze, zapraszam. Ona cię sadza na takim krześle, dość wysokim, bo jak się... udało ci się tam wspiąć, to twoje nogi nie dotykają w ogóle ziemi. I tak przykłada ci rękę tak do ramion. Jeszcze trochę. Tak, do ucha. Do ucha, tak?
Ale jakoś warstwami zrobić? Trochę pocieniować? Czy na prost? Jak pani uważa? Nie chcę, żebyś wyglądał, jakbyś miał garnek na głowie. Widzisz się No to może dobrze. Garnek nie, ale jakąś miseczkę, talerzyk i coś jeszcze. Tak. Miseczki to też są złe. Poczekaj, ja się tym zajmę. No, przystępuję do pracy. Słyszysz ciachanie. Lata dookoła ciebie, się przygląda, coś tam zaraz wyjęła lupę, coś tam zaczęła sobie coś przybliżać. Nie wiesz, o co jej chodzi generalnie, ale kobieta ma swój świat i swoje kredki. I no niedługo później już nie masz tych długich pukli. Skończyła ciąć, nałożyła ci coś na włosy, coś co śmierdziało, no nie będę ukrywać, śmierdziało. Nie jesteś w stanie do końca stwierdzić, czym śmierdziało, ale tak przemknęła ci przez myśl jednak w głowie, że nie, już nigdy więcej farbowania, nie. Tak wiesz, tak typowo, no nie? I zajęło ci to mniej więcej, no tak wydaje mi się, że po godzinie wysuszyła, wytarła ci włosy materiałem. No to teraz muszą tylko wyschnąć. Jak już zaczęła cię tak wiesz przetrzepywać i w ogóle i się tobą zajmować. Ile płacę? No to będą 2 szylingi. Za takie puchle, które pani tu zostawia. To... Dobrze. To dziękuję pięknie. Płacę, wychodzę, biorę konia, rozglądam się, czy przypadkiem Aleksander nie wraca i jadę do Alderiego. Okej, dobrze. Aleksandrze, dostałeś ten adres, przypomniałeś sobie go. No to jest taka biedniejsza kupiecka dzielnica. Co ciekawsze, jak jedziesz, to nie jesteś jedyny z wozem. Jest po 6 rano, ale no, absurd sięga tego, że w sumie w jednej z takich węższych uliczek to stoisz w takim kolejku korku, bo tyle osób chce się z tymi swoimi stoiskami gdzieś tam dopchać na targ. Rzuć sobie na spostrzegawczość. Dobrze, że wykupiłem. Widzisz nawet krasnoludy. I to w całkiem sporej ilości. Jadą grupkami, wymieniają pod nosem jakieś uwagi. No doliczyłeś się 3 grupek po drodze aż. Słyszysz nagle taki skrzykliwy głos. Smażona rzodki! Haro! Tylko 0,5 pensa za 1 sztukę! Smażona rzodkiew! Widzisz jakiegoś dziadka, który stoi i macha przysmakami. No dziwny zapach dobiega do tych twoich nozdrzy. Wiesz, że no, rzodkiew potrafi osobliwie no, śmierdzieć, pachnieć, to zależy czy lubisz czy nie. No ale dodaj do tego spalony olej. No, egzotyczne być może, niezapomniane na pewno. Czy coś robisz po drodze? Na pewno zwracam uwagę na to, czy nikt nie okrada. Nikt cię nie okrada, ale jest tłum, więc no masz oczy dookoła głowy, nie możesz sobie tak siedzieć na chillu jak wcześniej. Jednak w tej dzielnicy bogatszej nie było tylu osób. Dojeżdżasz do domu. Domu o dużej powierzchni. Ale niezbyt jakiegoś takiego, wiesz, wystawnego czy bogato wyglądającego. Widzisz zabezpieczone kupieckie wozy. Dalej prawdopodobnie już pracowników, którzy tam przygotowują towar na ten dzień handlowy. Nie ma służby, przynajmniej ci się nie wydaje. Widzisz starszego mężczyznę, tak około 65 lat, który się wspiera na parapecie. Kim pan jest? A co pan tu robi z wozem? To nie jest targ? Ja tu przyjechałem do właścicielki tego, zawartości tego wozu. Ten wóz mi coś przypomina. Widzisz, że on się tak mruży. A pan pamięta, że to nie jest targ? Pamiętam. Słyszysz, ojcze, odpocznij. Słyszysz kobiecy głos. Widzisz, młoda kobieta. Rozpoznajesz ją z poprzedniej nocy. Ona wychodzi. Coś mówi do tego starszego mężczyzny, wysyła go bardziej do domu. Spogląda na ciebie. No, widzisz mega podkrążone oczy, wyjątkowo przekrwione. O, to pan i wóz. Dziękuję, że jednak
odwieźliście go. No, nie ma co, mam nadzieję, że wszystko jest na miejscu. Tak, ja zaraz każę to sprawdzić, ale widzisz, że trochę jej się słowa plączą. Trochę jej się język plącze, może tak. Ja wiem, że ja mogłam nie wrócić, gdyby nie wy, proszę pana. Naprawdę żaden problem. Z dzieckiem wszystko w porządku? Widzisz, że jej oblicze tak trochę jeszcze bardziej smutnieje. Nie mógł zasnąć przez ostatnią godzinę. Ból, skóra zaczyna schodzić. Smaruje to tymi maściami, które ten pan elf kupił, ale kto wie, jak to pomoże. No, widzę, że wóz przetrwał. Cóż, po tym napadzie wyjątkowo dobra jakość. No, udało mi się go okazyjnie odkupić za dosłownie pensy od rodziny Strzygan na tym głównym targu. Nie myślałam, że przetrwa tyle. Ja bym chciała jakoś państwu zapłacić za pomoc. To naprawdę nie będzie konieczne. Proszę pana, ja... Nie, ja naprawdę proszę uwierzyć, że moje sumienie byłoby bardzo obciążone, gdybym pana puściła bez zapłaty dla pana i dla pańskich towarzyszy. Niż ona podchodzi do tego wozu, coś tam przebiera. I odwraca się do ciebie i daje ci sakiewkę takiej średniej wielkości, takiej powycieranej skóry. No widzisz kanciaste brzegi gdzieś tam, faktycznie no, na pewno są tam kamienie. Niech pan to przekaże proszę dla reszty i to jest tyle, ile ja mogę dla państwa zrobić za to, co zrobiliście. Oczywiście, no, doceniam na pewno. Żegnam, życzę zdrowia dla pani dziecka. Proszę pozdrowić resztę. Do widzenia. Szczęśliwej drogi. Szczęśliwego dnia. Ona odchodzi. Jest lekko zamyślona, taka jakby nie do końca jeszcze ogarniała rzeczywistość. Może tak. Okej. Okay. No to ja idę w takim wypadku w tym momencie tam, gdzie była ten Irmin. Zostawiłem Irmin z moim koniem. I jak właśnie zdaję sobie sprawę z tego i jestem bardzo zdenerwowany z tego powodu, bo chcę jechać do domu, a mojego konia nie ma. No, trochę słabo. Ale sprawdzę, czy ja miałem coś potrzebnego przy tym koniu. Ale właściwie miałem wszystko. Nie, to nie wiem. To... Myślę, że mogę wydedukować, że mieliśmy się spotkać u Aldariego, więc tam będzie. A że nie wie, gdzie mieszkam, to nie wiem, gdzie indziej mogłaby z moim koniem iść, więc tam się kieruję. Czyli jak rozumiem, idziesz na piechotę do elfa. Dobrze. No jest już na pewno trochę bardziej tłoczno, więc czasem się tam przepychasz. No już w sumie już nie pamiętasz, kiedy ostatni raz szedłeś piechotą. Po tej jakże zacnej stolicy, tego jakże zacnego imperium. To jest trochę taki powrót do korzeni, wiesz? Jeszcze po koniec, po półki do sklepu. Tak, dokładnie tak. Dobrze. Teraz tak. Aldari i Waldredzie. Katy jeszcze nie ma. Aldari, zaprosiłeś Waldreda do domu. Ja bym cię teraz poprosiła o to, żebyś powiedział mu, co on widzi. Opisał trochę swój dom, oprowadził nas może, bo zaraz się reszta zejdzie. No to jest najpierw taki mały przedsionek, a potem większy sal. Dwa fotele, kominek, nad kominkiem obrazy. Bardzo ładnie. Znaczy widać, że on ma kasę. No tutaj ktoś biedny na pewno nie mieszka. Raz, że sama dzielnica jest tylko bogatych ludzi. Dwa, że no już w pośrodku widać pełno srebra, pełno złota. Tutaj jakieś tam ozdóbki, jakieś takie świeczniki i inne świeczniki. No pełno rzeczy. Nie wiem, czy idziemy na górę, bo ja mam do ogarnięcia całe biuro, bo mi się włamali do...
Waldredzie, to w ogóle jeśli chodzi o te obrazy, na jednym z nich widzisz Aldariego, jakąś kobietę. Kobieta ma identyczny kolor włosów jak on. Na głowach mają takie misternie zrobione srebrne, takie jakby tiary czy coś takiego. No nie umiesz określić za bardzo, tak raczej nie widujesz takich rzeczy. Wyglądają bardzo dostojnie. Tło jest raczej neutralne. I ten drugi portret przedstawia elfa, wyraźnie jest elf, widzisz uszy i tak dalej. Elf ma długie, ciemne włosy, jest ubrany w barwy takiego ciemnego błękitu, ale takiego bardzo ciemnego. Widzisz tam gdzieś takie bardzo blade złoto, biel, gdzieś widzisz czerń, gdzieś tam nawet jakiś symbol, nie wiem, jakiegoś ptaka czy coś, ale tak za bardzo to nic ci to nie mówi. No wygląda bardzo dostojnie, przepasana szarfa, naprawdę jest ubrany wyjątkowo, wyjątkowo dobrze. I co? No i Aldari cię dalej prowadzi. No oczywiście jeszcze pamiętam waszą deklarację z poprzedniej sesji. Ty, Anthemos, zostałeś na privat, jak rozumiem? Tak. Dobrze, no to sobie już interpretuj tak jak chcesz, no i zostajecie póki co sami. Ja idę od razu na górę, bo nie zdążyłem ogarnąć jeszcze całego mieszkania. Po tym, jak mi się włamali, bo zaraz przyszli z mojego... Także ja od razu zasuwam na górę. Waldrodowi mówię, żeby się rozgościł. Stoję i przyglądam się tym obrazom. A ja zawijam się na górę. I sprawdzam swoje biuro, czy na pewno nic nie zginęło. I tą ścianę oglądam, co mi beznadziejnie naprawdę. Na przeszukiwanie, kolego. Natomiast ty, Waldredzie, usiadłeś tak. No, Aldary powiedział, że zaraz wróci. Było wygodnie. No jednak co taka wygodna kanapa, to wygodna kanapa. I nagle tak, nie wiesz, jak mogłeś nie zauważyć, ale widzisz dwa obrazy. Wydaje ci się, że widzisz je pierwszy raz. No jeden przedstawia jednego elfa, drugi Aldariego, jakąś kobietę. Tak jak mogłeś to przeoczyć w ogóle wchodząc tutaj? Nie wiesz za bardzo dlaczego. Czekaj, co? No dokładnie to. Idę zobaczyć obrazy. Podchodzisz, stajesz i podchodzisz do obrazu. Dobrze. Tak jak przed chwilą opisywałam. Kobieta bardzo podobna. I ten bardzo elegancko ubrany mężczyzna. Słyszysz pukanie do drzwi. Czy robisz coś z tym? Tak, podchodzę powoli do drzwi. I otwieram. Widzisz Katię, która stoi samotnie i patrzy z wyczekiwaniem. Pomyślałam, że jednak najpierw się ogarnę tutaj u Aldariego. Mogę wejść? Gdzie jest Aldari? Muszę zapytać. Zamykam. Otwieram. Mówię, że żartowałem i wpuszczam ją. Katia wyrwała na chwilę. Okej, wchodzę. Powiesz się w jakiegoś lokaja? Pan jest na komnatach. Proszę zaczekać tutaj. Wskazuję na fotele. Katio, powiem ci tak. No, coś tu musiało się zmienić w tym salonie, bo ty tu byłaś już kiedyś. I tak, wcześniej tak nie było Waldreda. Tak, teraz jest Waldred na pewno. To jest nowy element wystroju tego jakże dobrze urządzonego salonu. Na pewno widzisz tam kanapę. Czy tam kiedyś była kanapa? Nie pamiętasz, ale co najważniejsze. Widzisz dwa obrazy. Jak mogłaś przeoczyć te obrazy? Powiedz mi. Może dopiero je powiesił tutaj, no jednak trochę temu byłaś tutaj, tak? No kto wie, może jakieś kupił i powiesił. W Adredzie ty widzisz, jak Katia się przygląda obrazom. No i tak zerkasz i masz takie, kurwa, gdzie ja mam oczy? Dlaczego nie widziałem tych obrazów? To przyglądam się też obrazom. Ja tylko zerkam. Oto musi być ta jego siostra. A ten? Może ojciec? No, o bracie nic nie mówił, a wygląda na starszego elfa. Czy ten pojedynczy elf ma jakieś cechy, które przypominają Aldariego? To się już Aldari wypowie?
Ale tego ukrytego za iluzją, czy tego bez iluzji? Inaczej. Czy Aldari bez iluzji, inaczej, czy Aldari z iluzją to jest naprawiony Aldari bez iluzji, czy kompletnie inny? Ten sam. Tak. Ten sam. I faktycznie jak się tak przyglądasz, to widzisz podobieństwo i tak wiesz, aż podszedłeś bliżej do tego właśnie obrazu tego elfa i tak się wiesz, tak z bliska zacząłeś się przyglądać, tak się odsunąłeś. Nagle spojrzałeś w bok. O, jeszcze jeden obraz. Tym razem Aldariego jakiejś kobiety. Fascynujące. W każdym razie, Waldrynie, już coś piliście bez mnie? Nie, dlaczego? Ja nie mogę pić. A gdzie Aldari? Bo chciałabym poprosić, czy mogę użyć... Jak wspomniałem, jest na komnatach, zaraz przyjdzie. Proszę poczekać tutaj. Wskazuję na kanał. To ja wiem, gdzie iść. Może przejdę się. Bo... Nie, może to nie będzie wskazane. Dobrze. Aldari. Czego szukałeś dokładnie w biurze? Sprawdzam korespondencję. Sprawdzasz korespondencję. Ogólnie to wydawało ci się, że zostało jej trochę więcej niż teraz widzisz. Widzisz na pewno praktycznie na samym szczycie otwarty list od pani Annabel von Tiller, którego nie otwierałeś. Okej. A jak wygląda mój safe? Twój safe wygląda tak, że jest w nim bardzo dużo monet. Jeśli chcesz policzyć, no to trochę ci to faktycznie zajmie. Ale ogólnie to poza tą ścianą, która jest wręcz w tragicznym stanie dookoła tego sejfu, no to wygląda na to, że te wszystkie, wiesz, jakieś tam figurki, które miałeś i tak dalej, nawet w szufladach, jak sprawdzasz, to wszystko wydaje się raczej być na miejscu. No to teraz idę do sypialni zobaczyć, czy mi nie zrobili burdu. Do sypialni, tak? Tak. Sypialnia jest praktycznie nietknięta. Przypuszczasz, że chyba spędzili tam mało czasu. Rzuć sobie proszę na spostrzegawczość. Wszystko było dobrze do jednego momentu. Udałeś się do garderoby. Pierwszy rzut twoich bystrych elfich oczu na zbiór twoich ubrań. Wszystko wydawało się w porządku. Nawet buty, płaszcze, wszystko tak jak zostawiłeś. Ty jednak wiesz, ty masz od tego ludzi, którzy dbają ci o porządek, tak? No i spojrzałeś w takie jedno miejsce, w którym zwykle leżał twój ulubiony kapelusz. Leżał. Czas przeszły nie jest użyty przypadkiem. Nie ma go. To nerwowo wychodzę, trzaskam drzwiami do sypialni i idę oglądać resztę pomieszczeń. Oho, chyba pan na włościach jest wkurzony. Ktoś taki jebnął drzwiami, nie? Idę sprawdzić. Aldari, widzisz jak Waldred wchodzi po schodach. Czy sobie wyobrazić, że ktoś tu normalnie siedział u moim... Wywalili mi safe ze ściany. Jakąś marną próbowali to naprawić. Otworzyli moją korespondencję. Jeszcze mi zajebali mój ulubiony kapelusz. Czy ktoś jadł z twojej miseczki? A nie wiem, muszę iść do spiżarni. Idę na dół. Idę za nim. Słuchajcie, wchodzicie. Katio, ty widzisz, jak oni schodzą. Widzisz, że Aldari jest wkurwiony. Jest taki wyprostowany, taki totalnie, wiesz, profesjonalny, zdystansowany, poważny i idą na dół. Waldred idzie za nim, taki trochę zaciekawiony. Schodzą na dół. I teraz tak. Tam są dwa pomieszczenia na dole. Jest spiżarnia, potem jest, wiesz, pomieszczenie, w którym trzymasz wszystkie swoje bardzo rzadkie i fajne rocznikowo wina. Wchodzisz do spiżarni, a ty, Waldredzie, gdzieś tam wychylasz się zza niego, no to widzicie obraz nędzy i rozpaczy.
Spiżarnia jest praktycznie pusta. Aldari, co ty tu miałeś? Kurwa sery dojrzewające po... No tak. Ileś miesięcy, jakie, no, specjały sprowadzone z każdej części kontynentu. Jedzenie, na które, za które naprawdę, jeżeli by to wszystko sprzedać, to wioska mogłaby się spokojnie utrzymać. Zostały jakieś okruszki, jakieś worki puste i tak dalej. Jest dosłownie ogołocone. No to idę to zobaczyć na wina. Tam sytuacja przedstawia się troszeczkę lepiej, bo widzisz, że brakuje mniej więcej tak 40-50% win. Trochę zostało, ale jak tak sobie sprawdzasz, to niestety te najlepsze zniknęły. Kto to był? Przypuszczam, że przyjaciele naszej koleżanki Kati. Skoro dowiedzieli się, gdzie mieszkam. Czy to się nie nadaje do zgłoszenia? To się nadaje do zgłoszenia i to będzie zgłoszone. No i jeszcze muszę zrobić zakupy. Znaczy, no nie ja zrobię, muszę wysłać ludzi, żeby zrobili mi zakupy. I ja idę do salonu. Katio, tak usłyszałaś kroki, odwróciłaś się. Zobaczyłaś dwa obrazy. No, byłaby w stanie przysiąc, że ich tam nie było. Byłaś tutaj jeszcze przed chwilą, więc... Nie, może coś się z pamięcią dzieje, może jakieś ziółka na pamięć, wiesz, może to już... Może ich nie zauważyłam. Coś tam się dzieje, tak... No ładne portrety, powiem ci, bardzo ładne. Widzisz, że elf i mag życia idą z powrotem. Katio, skarbie, pozwól tu na chwilę. Katia zostaje się coraz bardziej, czy oni czegoś nie ćpali i idzie do... Co się stało? Aldari wyglądasz na zburzonego. No bo włamali mi się do domu. Rzuć okiem. Całą spiżarkę. Może znajdziesz jakieś ślady. Okej, okay. Aldari, mogłabym skorzystać, że tak zapytał z łazienki? Tak, idź. Ale to zaraz, to... Tylko zobaczę już te ślady. Gdzie w Aldredzie mam ci szukać śladów? To mieszkanie jest... ciszy. Wskazuję głową na piwniczkę, bo jest mi jej najbardziej szkoda. Tam korespondencja czy kapelusze. Pi. To Katia ściąga tylko swoje futro, to uwalone krwią. No dobra, idę. Prowadź. W piwnicy mnie nie było. No ja się siadłem w fotelu. Bez żody. Całym dniem. Mimo, że dopiero się zaczął. No, Aldari, to jest dla ciebie cios, faktycznie, no. Mogłeś się spodziewać tego, że no, ktoś się włamał, wiadomo, ktoś chciał coś zabrać. To mogły być naprawdę różne rzeczy. To mogły być jakieś pamiątki z lustri, to mogły być pieniądze, ale że ktoś cię kurwa z jedzenia okradł, naprawdę, really. Czy tam na dole jest jakieś światło, czy mogę rzucić Katy światło, tylko nie wiem, czy mam... Czy jest ogólnie trochę ciemno. Okej, bo zastanawiam się, czy jak będzie manifestacja, że wszystko skwaśnieje dookoła, to Aldari się chyba troszeczkę zdenerwuje, więc... Ale ty nie masz takiej wiedzy, że będzie manifestacja. I ty nawet nie wiesz, że nosisz przy sobie słoną wodę. Poczęstowałem nią chyba kogoś ostatnio, żeby się... Tak, a, tę kobietę. Wyleczył, tak. No. Dobrze, światełkujesz? No jest ciemno. No, wyświatełkuję. Katia dziwnie się czuje prowadzona do piwnicy. No i Waldred zaświecił światełko. Które światełko w Waldredzie? To takie jedno, czy ogniczki? To takie jedno. Chodź, chodź, Katio, chodź. Pokażę ci kotki w piwnicy. Puszczam go przodem, żebyś świecił mi. Chodź, nie obawiaj się, chodź. Masz dziwny ton głosu dzisiaj. Ja mam dziwny ton głosu? Tak, jakoś tak. Troszeczkę ochrypłem od tego łażenia po zimnie. Może to ta nieprzespana noc. Może, może. Katia się rozgląda i widzi pewnie spustoszenie, jakie poczynił Ordo. Widzisz, no,
Tam nic nie ma. Tam są jakieś okruszki, jakieś worki po czymś i tak dalej, ale generalnie te wszystkie półki są no, puste. No, gdzieś tam kawałek chleba został, gdzieś tam został kawałek jakiegoś mięsiwa, ale tak za bardzo, no, no wszystko już wydaje się ogołocone. Chyba, Waldredzie, ja nie mam czego tu szukać, przecież praktycznie to jest puste. Zeżarli mu wszystko. Ale kto? Obstawiam, że ci mili panowie, którzy ze mną rozmawiali, którzy dostali jego adres. Chociaż trochę szybko im to zajęło. Chyba, że po prostu trafił na zwykłych złodziei, którzy mu się włamali i... Zwykli złodzieje wynieśliby wszystko. Ci mieli na tyle tupetu, żeby tutaj gościć. To bardzo wielki tupet. Nie chcę mieć z nimi więcej nic do czynienia. Eldari, słyszysz pukanie do drzwi. To idę otworzyć. Chodźmy, Waldry, gdzie widzisz Aleksandra. Który jest trochę z... Nie Aleksandra. Widzisz Irmin. Pani do kogo? I tak raz się przyglądam. Co ty zrobiłaś z włosami? Ale ładnie, prawda? I tak oglądam z drugiej strony. Tak, włosy są generalnie krótsze o wiele, no wiadomo, sięgają mniej więcej tak trochę za uszy. Są wycieniowane. Po tych złotych puklach nie ma już śladu. I mają taki odcień takiego ciemnego brązu i przysiągłbyś, że w świetle dziennym, które tam padło, jakiś tam wiesz, promyczek słoneczka się znalazł, że taki nawet w taką fioletową poświatę może mają, jak się tak bliżej spojrzy. Tak jakby, nie wiem, jakieś jagody tam były, czy coś w ekstrakcie. No ładnie. Wiesz, tak uznałam, że jeżeli jestem dość charakterystyczna, to ktoś mnie szuka, to po co mu ułatwiać? No, masz rację. Wejdź. Ja mam troszeczkę... Niestety nie mam nic do jedzenia, bo miałem małych gości pod moją nieobecność. Ja mogę skoczyć do sklepu, mam konia. Nie, ja już kogoś wyślę zaraz. I tak muszę iść do kolegium. Jakiegoś uczniaka zgarnę. Kucyka Aleksandra gdzieś można tutaj przywiązać, żeby się... No spokojnie, tutaj nikt go nie ukradnie, przywiąż go. Dobrze, to wprowadzam kucyczkę, konia, przywiązuję go, klepię po chrapkach, grzeczny konik i wchodzę do środka. Troszeczkę takie ze sobą i ha. Ja się do niego też śmieję, haha. Irmin, no weszłaś do środka, weszłaś za elfem, oczywiście wprowadził cię do salonu, bo tam prowadzi droga. No widzisz naprawdę wypas. Pierwsze, co przykuło twoje spojrzenie, to jest jakiś taki złoty posążek, który stoi. Kształt jakiejś kreatury dziwnej, takiej dużej, takiej trochę jakby rozlazłej. Tak, nie za bardzo wiesz, co to. To nie jest żadne zwierzę. To na pewno nie jest żadne zwierzę. Aldari, co to? Najprawdopodobniej to jest slan. To przywiozłem z lustry. Tak, jaszczuroczłek. Bardzo potężne istoty. No skoro lubisz, a nie wolałeś czegoś ładnego, nie wiem, kwiatka tutaj postawić. Ale kwiatki też mam i pokazuję na kwiatki, które tam stoją z drugiej strony. Tak, stoją kwiatki, ale tuż obok tego, obok jednego z kwiatków stoi takie skamieniałe jajo, takie duże. Czy ty masz jakiś fetysz na jaszczurki? Przywiozłem to z lustry, jak byłem. A tam luster nie było? Skoro to lustro. Nie, niestety luster tam nie było. A czyli po prostu tak ci się odbiło na jaszczurki. Dobrze, no to trudno. Irmin, pięknie, ładnie. Mhm. Twoje spojrzenie wtedy pada na takie dwa piękne obrazy. Jeden przedstawiający właśnie mężczyznę w barwach, który opisywałam, drugi, no Aldari i jakaś kobieta, która jest do niego podobna bardzo. Rodzina? Siostra. No, a tutaj tata. O, to pięknie. Ja to w sumie... Kurczę, nawet pamiątki. Nie, no mam po rodzinie pamiątkę. Mam list gończy brata. To dziwne, prawda? Ja sobie tego nie oprawię w taką piękną ramę i podchodzę podotykać ramę.
Jak dotykasz właśnie ramę jednego z tych obrazów, to tak sobie myślisz, że w sumie taki, wiesz, no, samotny, taki tak trochę goło tutaj. No i potem twój wzrok pada na ten drugi obraz, który o dziwo tam wisi. Nie było go przed chwilą. Byłabyś w stanie przysiąc. A to kto? No to jest mój tata. A. Podobne uszy też ma spiczaste i w ogóle. I tak jak wszystkie elfy. No włosy mam po mamie, ale cała reszta jest chyba po tacie. Gdybyś miał całą resztę po tacie, to byś się nie nazywał Aldari, znaczy po mamie nie nazywałbyś się Aldari, tylko Aldaria. Dobrze, reszta tutaj jest? Tak, poszli do mojej pustej spiżarni. To bez sensu. Też nie wiem po co. No Katia chciała się ze spiżarni zaraz udać do łazienki. Tak, Irmin, widzisz, jak z tych schodków właśnie wspinają się na schodki Katia, za nią idzie Waldred, który jeszcze ma światełko. Jak tam piwnica? Pusta. Przeciągi. Patrzę na Aldariego. Ale alkohol mu trochę zostawili. Szkoda, że ty przeciętny. Nie wspominałeś, że nie mieszkasz sam. Mieszkam sam. On ma na myśli mnie. A, to ty. To ja. Co ty sobie zrobiłaś? To się nazywa fryzura, Katio, i proponuję czasami też korzystać z usług fryzjerów i wierzę, bo masz... No, dobrze. Jakaś nowa moda, Waldorf? Na takie... O? Krótkie? Tak. I ciemne? Mhm. Jeżeli szukają jasnowłosej strzyganki, to nie ja. Nie znam tej kobiety, nie widziałam tej kobiety, w ogóle to nie moja ręka. Znaczy co? Co? No Katio, powiem ci, że tak jak Irminka mówi, to no już jasnowłosej strzyganki nie znajdę, ale jasnowłosą kislewitkę. No tak, patrzę na swoje białe, popielate włosy. To nie jest nie, taki głupie. Główka pracuje. Słuchaj, Irminko, jakby nas szukaj, to znajdą nas, przecież Aldari nie utnie sobie uszu. Sam sobie nie utnie. I wyciągam sztylet. Dawajcie go. Słyszałem, że lubicie obcinać nowym znajomym kończyny. Nic na ten temat nie wiem. Jeśli pozwolicie, ja pójdę do biura, mam tam pełno korespondencji, którą muszę Potem będę się zabierał do kolegium. Nie wiem, chcecie iść ze mną? A byłobyś w stanie załatwić to pranie futra, że tak powiem? No tak, to pójdziemy do kolegium, zgarnę jakichś uczniaków, wyślę ich do kolegium światła, jednego wyślę na zakupy, żeby coś kupił mi do domu. Z chęcią. Ja tylko wezmę tą kąpiel z tej całej krwi tego człowieka. To ja ją prowadzę do łazienki i widzi tą olbrzymią wannę dla czterech osób z porcelaną. Wow, no Katio, powiem ci, że wow. Taki, masz taki mały basen, właśnie. No, czasami mam gości i idę do biura. Tak, Katio zostaje sama w łazience, Aldari poszedł do biura. No Waldredzie, ty tak przysłuchiwałeś się, jak Aldari mówi, kogo gdzie pośle. No tobie uczniowie w kolegium Jadeitu nie robią prania. Tak trochę może inne zwyczaje w tym kolegium niebios panują, no kto wie. Oni tam robią inne rzeczy. Podchodzę do tych obrazów, których wcześniej nie widziałem. Dokładnie. No jakby przed chwilą elf je powiesił. No był tu chwilę sam, więc może je powiesił, ale trochę takie ciężkie. Irmin, jak ty widzisz, że Waldred tam podszedł, to też je zauważasz i tak... No jak jeszcze on mógł stwierdzić, że jak był w piwnicy, to Aldari powiesił, no to ty tutaj stałaś. Musiałby, nie wiem, jakoś cię po prostu zmylić i powiesić te obrazy, bo ich tam nie było. Dziwne. Ale to chyba rodzina, co? Jacyś tacy podobni. Myślisz, że to mama czy tata? Trudno powiedzieć. Wszystkie elfy są... takie podobne, mają spiczaste uszy. Irmina, jak się tak przyglądasz, to chwilę później zauważysz takie wielkie jajo, które stoi koło kwiatków i tak
No kto stawia jaja około kwiatków w ogóle? Jak mogłaś nie zauważyć tak dużego jaja? Ty, Waldredzie, to już w ogóle. To jest... Ja chyba z głodu już po prostu nie dowidzę, bo albo on tutaj chodzi i przestawia wszystko. Czy ja w ogóle mam jakieś podejrzenie, że coś tu jest nie tak? Rzuć sobie na naukę magię. Nie, tu jest wszystko w porządku. To jest dokładnie tak, jak ma być. Po prostu wy macie sklerozę. No to siadam na tej kanapie, ale po chwili wstaję, bo zauważam, że są jakieś nowe obrazy, których wcześniej nie widziałem. Dobrze, jak tak podchodzisz do obrazu jednego, żeby się przyjrzeć, nawet jak już tak chciałeś dotknąć, słyszysz pukanie do drzwi. Idę do drzwi. Otwierasz je? Tak jest. I widzisz Aleksandra, który wrócił, tym razem bez konia. Proszę. O co, w Lokaja się bawisz? Przepraszam. Dobra, nieważne. Ta dobra pani, dla której odniosłem wóz, odwiozłem, dała nam nagrodę, trzeba by się tym podzielić. Ja mam swoje rzeczy do robienia, więc wy podzielcie te pieniądze, ja biorę konia i jadę. Daję mu sakiewkę. Waldredzie, dostałeś właśnie w rękę taką pękatą, solidnych rozmiarów sakiewkę. Pełną czegoś kanciastego. Ja, wiesz, a ty, ale Aleksandrze, jak tak patrzyłeś za Waldredem, zobaczyłeś jakąś ciemnowłosą kobietę, w ogóle nie wiem. Wiesz, gdzie jest mój koń? Przed drzwiami przecież stoi przywiązany tutaj do słupka, krzyczę z kanapy. Co ty, oczu nie masz? Konia nie jesteś w stanie zobaczyć? Jedni nie widzą obrazów, inni koni. No dobra, no to idę po konia. Jakich obrazów? Zobaczymy się później, pewnie wieczorem przyjadę. I... Stoję w tych otwartych drzwiach jeszcze przez chwilę. Nie wiesz, co się odbywało. Biedny Aleksander. Dobrze, Aleksandrze, wziąłeś swojego konia, odjechałeś. Co chciałbyś osiągnąć? Najpierw załatwić sobie kartkę papieru. No, w domu masz, chyba że chcesz kupić po drodze. Nie wiem, jakim będzie szybciej, bo chcę później do rezydencji mojej przyszłej narzeczonej pojechać. Później do fryzjera, a później do kowala. Do Balwierza. Dobrze. So. Chyba myślę, jak to sobie rozwiążemy. No takie rzeczy jak fryzjer i tak dalej. Czy chcesz osiągnąć coś spektakularnego, jak na przykład Irmin? Chcę spektakularnie pozbyć się spalonych włosów i jakoś skrócić i to. No i twarz. Wszystko. Okej, za to cię skasują 5 szylingów. No dobrze. Tak, czyli to bez problemu oczywiście tam wrzuciłeś to, co chciałeś wrzucić jak przy tej rezydencji. Mhm. No, Balwierza masz chyba takiego swojego znanego. No, tak. Klient. Tak, ze dokładnie. Zniżką. Dokładnie. I co potem? Potem kowal, tak? Tak, kowal. Słuchaj, wchodzisz do kowala. No była kolejka trochę, musiałaś chwilę poczekać. Widzisz takiego mężczyznę, który no, rękawy ma podwinięte. Zerka na ciebie. To ja wyjmuję resztki miecza, które pozbierałem. Potem jak się rozpadł, i pokazuję. No panie, kto to panu tak zepsuł? Tak podchodzi, bierze jeden kawałek, drugi. No ja za 10 złotych koron to panu przykuję, ale to już nie będzie to samo, panie. To jest ta robota według mnie, już lepiej kupić nowe. Mówi pan? No tak bym powiedział, no oszukać pana nie chcę, bo i po co? A sprzeda pan to z zyskiem przynajmniej?
Zerka na tę rękojeść. Może. Może się uda. No dobrze, no to nie wiem. Jest pan zainteresowany kupnem tych szczątek, czy ewentualnie mógł? No, a za ile by pan je sprzedał? To zależy. Od czego? No to pan to poda. Pan to niech poda. Pan wie, za ile będzie mógł pan to sprzedać, po tym jak pan to naprawi. No tak jak mówię, no. Dałbym panu za to 6 złotych koron. Dobrze. Niech będzie. On ci daje 6 złotych koron. Bierze te szcząteczki. To na ten moment w takim razie będzie tyle. A gdzie się udajesz? To później do domu. Do domu się udajesz, tak? Mhm. W ogóle jak przyszedłeś do domu, to widzisz przewróconą doniczkę na parapecie. Stawiam z powrotem. Mhm. Wchodzę do środka. No drzwi nie tknięte. Okna też całe. Drabnik trochę zarośnięty faktycznie. Jak przemierzałeś go, no to tak było, no ale myślę, nie widać, że... Nie jest dom, tylko mieszkanie w szeregu. Tak, no ale jakiś tam trawniczek przed tym jest po prostu, bo to jednak nie jest jakaś pierwsza, lepsza wsiurska dzielnica. No to dobra, wchodzę tam w każdym razie. Opowiedz mi, jak robiłeś listami? Czy miałeś kogoś, kto ci je ze skrzynki zabierał do domu, ja czy masz po prostu panią skrzynkę? Żeby tam nikt nie wchodził do tego domu, nikt tam nic nie robił. No to jak wszedłeś, no to widziałeś właśnie listy, które na pewno no, były w środku. No to biorę ze sobą listy i tak, żeby czasu antenowego nie zabierać. Szykuję sobie kąpiel, żeby się umyć z tej całej krwi, ze wszystkiego. Później się przebieram, skoczę do sklepu po jakieś, no do sklepu, na targ po jakieś jedzenie. Okej, jak zerkasz na te listy, to no takie, wiesz, jakieś stare zaproszenia do pracy, głównie od kolegów twoich zładźców. Jedna jest nawet od... twojego znajomego, von Forcena, ale niestety już nieaktualna. No jeden list jest bardzo dokładnie zapakowany. Masz dwie koperty, no i to się ci kojarzy tylko i wyłącznie z jedną osobą. Lamp, okay. Discord. Się przestali jeszcze odzywać, czy ja straciłam... Czekam na Discorda. A, okej. Okay. Fak, Lamp, poczekasz chwilę na Discord, bo ja mam tu na innym laptopie. W każdym razie przejdziemy do reszty. Katio, wykąpałam. Z trudem, ale się wykąpałam. Tak, i schodzisz na dół i no, widzisz tę taką kobietę właśnie nieznaną, która jednak okazała się Irminką. Widzisz Waldreda. Aldari, co ty robisz? Przeglądam pocztę. Dokładnie, co tam jest. List od pani Tiller. To jest zaproszenie na noworoczny bal u Tillerów. Jak długo mamy jeszcze do noworocznego balu? No jest końcówka czasu mrozów, czyli jeszcze jakieś 2 miesiące. Przeglądam dalej. Czy było to zaproszenie na bal lektorski? Było. To się wkurwiłem. No, trochę. No i pewnie reszta to jakieś pierdoły od koleżanek, tak? Tak, czy głównie. Czy coś ważnego jeszcze jest? Nie. Są głównie pierdoły od koleżanek i zaproszenia na jakieś, wiesz, wieczory dżentelmenów. Jakieś kilka nawet bardziej listów takich wyrażających zauroczenie, ale poza tym to raczej nic ważnego. Dobra, no to schodzę do nich. Widzicie, że Aldari schodzi. Czy jest tam jakiś stół? Duży. Stoli.
Znaczy to jest stolik, bo w jadalni jest duży stół. Tu jest stolik. Wysypuję zawartość tego mieszka na ten stół. Wysypały się kamienie i to wysypały się tak, że posypały się po podłodze, bo trochę ich było. Na samym wierzchu były te takie większe kamienie. Jak w Aldredzie zaczęło się wysypywać, to myślałeś, że nic się złego nie stanie, że no, nie rozleci się to tak, no ale potem poleciały te drobne takie jepnie. Zbieram je. Bardzo, ja pomogę zbierać. Nie, to sobie usiądź. Wy sobie pogadajcie, ja tylko wyślę Lambowi z drugiego laptopa. Okej. Okay. Irminko, myślałam o tym zmianie włosów, ale u mnie to chyba i tak bez sensu. Dlaczego? Nie zmieniaj włosów, zmień siebie. Rysów twarzy nie zmienię. Żadnych blizn też już nie ukryję, więc... Możesz zawsze zrobić nowe. Właśnie. Tak. Nie, chyba już nie chcę więcej blizn. Znam świetną metodę na blizny od poparzeń. Jaką? Wpaść twarzą w ognisko. Nie wiem, czy to jest doskonała metoda na pozbycie się śladów. Ale wtedy już na pewno byłabym najbardziej charakterystyczną osobą. Z taką twarzą spaloną. Zbieram te kamienie i zaczynam je segregować. Właśnie A wiesz, dostałem. Czyżby Aleksander ukradł z wozu? Nie. Nie spodziewałabym się tego po nim. Prawda? To takie nietypowe. A był to Aleksander? Nie. Tak, był. Obrażał wszystkich i poszedł. Nie, żartuję, nie obrażał. Nie widział konia. Też swojego konia od dawna nie widziałam. Skąd macie te kamyki? To moje. Ale Dary, widzisz, że jest naprawdę rozjebane i nie spodziewałeś się, że Waldred posiada taką sumę przy sobie. To ja widzę, że nie musiałem ci stawiać tego prowiantu. Wiesz co, no byliśmy poza miastem, ale spokojnie, oddam ci. Chciałbym cię też poprosić o przechowanie, jeżeli byłaby taka możliwość, bo wiesz, noszenie tego przy sobie może nie być najlepszym pomysłem. Dobra, no zapakuj tu w mieszek i włożymy do mojego sejfu. Oczywiście odłożymy za swoją pomoc na szlaku. Tutaj chciałbym być uczciwy w tej kwestii. No ja siadam sobie w foteliku. Aldari tak usiadł w foteliku właśnie i widzi za nim te obrazy wiszące i tak... Kiedy on zdążył to powiesić? Tak sobie cała wasza trójeczka sobie tak myśli. Piękne obrazy. Tata czy mama? Do mnie teraz dociera, że ja zapomniałem ich uodpornić na zaklęcie i chciałbym to teraz zrobić. Mhm. To musi być siostra jego. Zajem. Tak, to siostra. Jak do każdego podchodzę i tam go dotykam po główce. Coś nie tak? I siadam w fotelu. Nie, ja sprawdzam, czy nie macie gorączki. Miałem tam, myślałem, że miałem sadzę. Tak, to jest moja siostra? A na tym drugim obrazie jest mój ojciec. Bardzo podobna. Brakuje wam mamy. Nie ma mamy. Ojciec, siostra, gdzie matka? No właśnie. Nie miałeś matki. Musiał mieć. Mam mamę. Mama jest... Wiecie, jak to jest w wyższych sferach. Ona została w ogóle zmuszona do tego ślubu. A, nie wiem, jak to jest u elfów. Spoglądam tak... Niepewnie na to jajo, które gdzieś tam stoi. Zmusili ją. Po jakimś czasie zaakceptowała to, ale jakoś niespecjalnie lubiła się pokazywać publicznie. No, ale przez to nawet ty byś nie miał jej portretu? No właśnie o to chodzi, że ona nie lubi portretów. A tym bardziej z ojcem. To mogła mieć osobny. Albo no z wami. Uszanuję jej wolę i nie wożę portretów mojej mamy przed sobą. Was też nie lubi? Nas bardzo lubi. A. W sumie tylko dlatego jest dalej z moim ojcem. Bez tego pewnie byłaby 10. Wiesz, gdybyś mi ją opisał, wyciągam węgielek z tego, z sakiewki. I podchodzę do tego obrazu, gdzie oni są we dwoje. To nie. Ten obraz jest bardzo stary i to pamiątka.
Ile lat ma ten obraz? Dużo więcej niż ja. Jeżeli ma więcej lat niż ty, a ty jesteś na tym portrecie, takim sposobem to jest? Nie, myślałem, że chodzi o portret ojca. Nie, o wasz, bo on chyba chciał dorysować do waszego portretu, mamy. Myślałem, że do ojca. Nie no, ile on ma? 10, 20? 20 lat chyba. Temu skurwa. Czy my musimy za każdym razem? Przechodziliśmy przez to dwukrotnie. Rozmawialiśmy o tym nieraz. To co, pójdziecie ze mną do Kolegium Niebios? Pewnie, a po drodze ja chciałam zajść tu później może do moich pracodawców. Pewnie też bym musiał odwiedzić Kolegium. Właściwie Wonforzanowie chyba mają w tej dzielnicy jakoś swoją siedzibę? Jednak powiem, to rezydencje tak mają tutaj, ale siedziba, którą ty znasz z odbierania jakichś tam wiesz, zleceń czy coś, to kompletnie nie ten świat. Okej, czyli ona jest bardziej w takim innym, gorszej sortu. Tak. Okej. Okay. Przyjdziemy się, no nie będziemy się rozdzielać. Patrzę no za nieobecnym Aleksandrem. Muszę się zobaczyć z mistrzem, bo wydaje mi się, że będzie wiedział coś więcej na tym, jakie mam przeczucie. Jeśli ktoś ma coś wiedzieć, to na pewno. No i ja ich chcę poprowadzić do kolegium. Może on będzie wiedział coś na temat tej zaszyfrowanej wiadomości. Czekamy na tego, co ma zawsze swoje sprawy i tylko złotem się po ladach rozrzuca? Bo jesteśmy tutaj w czwórkę, a była nas piątka. To tak trochę niezręcznie się robi. On jeszcze nie przyszedł? Przyszedł, wyszedł. Koja nie zauważył. Wiesz co, w sumie masz rację. Chodźmy. On się znajdzie, to jest jego miasto, on tu żyje, on tu ma rodzinę, znajomości. Znaczy on chce mieć rodzinę. Na drzwi. Czy jeśli będziemy go szukać, to wyślę kogoś do tej jego narzeczonej. Może ona będzie... Nie wiem, gdzie on mieszka, ale wiem, gdzie ona. Nie było tak, że to jest jego jeszcze niedoszła narzeczona, że on się w sumie to jeszcze jej nie oświadczył? No ja się nie dziwię, że jest niedoszła narzeczona, bo ona jest dosyć wysoko urodzona, a on jest... Niski, znaczy... Ale nie byle jakim. Nie byle jakim. No, jeżeli uda mu się ten interes i troszeczkę... poprawi swoje imię, no to ma szansę. Jak można poprawić Aleksander? Jeszcze tam jedno X gdzieś wcisnąć? Nie, przez KS. Nie, nie, X-y są bardziej pro. V jeszcze trzeba by wrzucić. Von. Aleksander von Aleksander. Von może twój, Aldari, może twój mistrzu będzie wiedział coś o tej zaszyfrowanej wiadomości, którą mamy z Walderem, próbowaliśmy rozczytać. Nie wiem, no nie jest cudzotwórcą. Możemy może coś spróbować. Podpowie. Może. No to naprawdę bardzo inteligentny człowiek. Specyficzny, ale inteligentny. O, to tak jak mój mistrz. Też chcesz go odwiedzić? Może wasze kolegia nie są jakoś obok siebie? Coś? Nie, nie są obok siebie. Moje kolegium jest naprzeciwko pałacu. To może Kruppego tam zobaczymy. Czy oni kiedyś byli w pałacu? Nie, albo ale byli obok, bo usiłowali się dostać do Elzy przed tym, przed balem. Ja i tam była taka cukiernia. Tak, bo ty tam byłaś kilka razy i wtedy trafiłaś Kruppego właśnie w cukierni. Tej niebotycznej 6:30. No to wy sobie nie wyobrażacie, żeby tam był jakikolwiek budynek kolegium. Nie pamiętam. No ale to i prowadzę ich. Dobrze, czyli wyjdziecie do kolegium. Natomiast ty, Aleksandrze, ogarnąłeś swoje sprawy. Wiadomo, trochę zaczekałeś. No i takie jeszcze, bardzo... No. Tam, jeśli miałem chwilę wolnego, to chciałbym zadbać o tą broń dobrej jakości, którą znalazłem przy bandytach i sobie wziąłem. Coś tam naostrzyć, naoliwić, żeby można było drożej sprzedać. Mhm.
Dobra. No i słyszałeś takie właśnie energiczne pukanie do drzwi. No to schodzę. Byłem na górze pewnie. Otwieram drzwi. No i rzuca się na ciebie kobieta. No też tule bardzo mocno. Ile cię nie było? Wiem. Miał być tydzień. Aleksandrze, ile to potrwa? Mam nadzieję, że niedługo, słuchaj. Jest okazja, żeby na interes, żebym w końcu zaczął normalnie zarabiać. Nie będę musiał nigdzie wyjeżdżać. Nie widziałam miesiąc, ty mówisz o interesie? No, w sensie nie będę już musiał nigdzie jeździć, będę mógł być w Waldorfie. Czasem jesteś jak Dagmar, on teraz tylko gada o jakiejś gwardii Rejklandu. Ja... Myślałem, że się ucieszysz. Cieszę się, ale bardziej się cieszę, że cię widzę w końcu. Chodź może. Co u ciebie w ogóle? Tyle się nie widzieli. Wszędzie coraz głośno o zwadźcach. Twój zawód stał się bardzo popularny. Tak myślałam, że wspomnę. Wspomnę w końcu rodzicom niebawem, jak będziemy już gotowi. Bo no, szkoda, że cię nie było. Naprawdę, jeden jakiś tam zwadźca ponoć się bił z wojownikiem imperatora. Znasz go? Tak, to mój znajomy. Właśnie otrzymałem od niego listę. Co? Cały Aldor po nim mówi. Aleksandrze, ty musisz mówić szybciej takie rzeczy. No niestety, wiem gdzie on teraz jest, czy nie wiem. Wiem gdzie on ma swoje rodzinne strony. Średnio, o czym raczej nie wspominał. Okay. Ja że z Daldorfem i z waszą szkołą zwać. No to na ten moment wyjechał, więc tak naprawdę znajomy z nim dużo mi nie da. No cóż, ja myślałam, że mnie dużo minęło, bo no, nie byłam na balu, nie chciałam iść bez ciebie. Ale widzę, że ty masz znajomości. Aleksandrze, to cudownie, może faktycznie coś się ruszy, może rodzice zaczną myśleć o czymś innym niż o Dagmarze i ty jego killerów. Właśnie myślałem, że kiedy za miesiąc ma przyjechać człowiek, z którym będziemy rozpoczynać ten interes, o którym ci mówiłem. Wtedy myślę, że to będzie dobra okazja, kiedy będę miał stałe źródło zachodów, że ustatkuje się tutaj. Myślę, że to będzie dobra okazja, żeby porozmawiać z twoimi rodzicami i powiedzieć im o wszystkim. Za miesiąc, no, bliżej końca roku. Tylko cóż, musiałbym najpierw być w domu. On nie wiem, kiedy wrócić. Dermana to ten zwadźca? No cóż, no moje przyjaciółki to za bardzo zbyt dużo o tym nie mówiły, ale wczoraj był taki mały wieczorek, notabene u mnie w domu. I wyobraź sobie, że mąż Lajzy, kojarzysz Lajzę, ona bardzo często opowiada o Lajzie, jakaś tam, wiesz, paniusia, jako jedyna z nich wszystkich już zamężna. Ten, co wiesz, co skupuje dzieła sztuki, opowiadałam ci o nim, pamiętasz? No. No i mówił, że mamy w stolicy teraz niezwykłe dzieło. Jak to leciało? Jakiś antyczny obraz z jakiejś dynastii, jakiegoś Berszerana, Belszanara. Jakaś dziwna nazwa, jakoś to szło, ale ponoć naprawdę głośno się o tym mówi i no ponoć sprzedaje to Rudy von Mar. W sumie to jedyne, co o nim wiem, to że ten bawidamek, no Lajza kiedyś się w nim podkochiwała. No wstyd przyznać, oczywiście nie powiedziała swojemu mężowi, no ale wiesz, no, on był zaręczony 4 razy, no to się nie dziwię, że nie chciała się z nim zaręczać, no bo tak nic by z tego nie wyszło, tak? No, to oczywiście. I co z tym obrazem? Czy... Nie no, to tak tylko mówię, bo to też jest gorący temat. Ja wiesz, że ja lubię sztukę. Mówisz. Bardzo. Jak widzisz, że ma taki rozanielony wzrok trochę. Czasem tak patrzę na ciebie. Dobrze. Może się czegoś napijesz w stawie? Herbaty nie mam. Ona nie odpowiedziała, tylko cię pocałowała w usta. Ona była bardziej stęskniona za tobą niż za jakąś tam herbatą. Której nie mam.
Tak. I przejdziemy do reszty. To jak prowadzę na przed pałac? No i mi pokazuje palcem, w którym miejscu stoi olbrzymi budynek kolegium, którego wcześniej nie widzieli. No, powiem wam, że jesteście zdziwieni, ale coś wam to przypomina, bo dzisiaj kilkukrotnie wydawało wam się, że znowu widzicie obrazy, których nie było. I teraz ten budynek jakby wyrósł znikąd. No to chodźcie. On tu od zawsze tak stoi? Tak, na niego są rzucone specjalne zaklęcia. To jest jedyny kolegium, które jest tak naprawdę nieukryte. Na niego są rzucone zaklęcia, które odwracają uwagę. Nikt na niego nie patrzy. A jak się pokaże, to po jakimś czasie i tak się zapomina, że on tutaj stoi. A nikt się o niego nie rozbije? Nie. Dokładnie. Magia. A ty o nim pamiętasz? Ty, Waldredzie, wydaje mi się, że powinieneś go widzieć. Co widzieć? Wcześniej. No kolegium. Osoby wrażliwe na magię wiedzą, gdzie są kolegia i są w stanie je znaleźć. O Waldredzie trudno byłoby zapomnieć, bo jak na to patrzysz i teraz wszyscy patrzycie, Aldari wam już to pokazał, to jest jedna z najznamienitszych budowli, jakie widzieliście w Aldorfie. Widzicie, jak się naliczyliście 16 takich bardzo smukłych, wysokich wież. Dominuje kolor biały, kolor niebieski, z jakiegoś kamienia są zbudowane. Są znacznie wyższe niż te wieże katedry Sigmara, nawet niż te pałacowe. Pałac stoi opodal, więc bardzo łatwo porównać. Widzicie szklane kopuły. Co prawda nie pada na nie słońce teraz, bo znowu się zachmurzyło, taka pora roku. Ale naprawdę jest to bardzo imponujący widok. Nachylam się do Aldariego konspiracyjnie. Tak naprawdę nie jestem wrażliwy na magię, tylko dobrze udaję. Wydaje mi się, że jesteś, bo widziałem, jak rzucasz zaklęcia. To też były tylko sztuczki. Tak. No Boże, wejdźmy do środka. To jest drugie kolegium, które odwiedzam. Gdzieś już byłaś w jakimś? Kolegium płomienia. Tak, w Strzygańskim. A w Strzygańskim faktycznie, no to trzy. Aldari, słyszysz Strzygańskie kolegium i jesteś zaskoczony. Słyszałem, że niektórzy Strzyganie są faktycznie wrażliwi na magię, ale że macie swoje kolegium? To jest jakieś takie... Jest dobrze ukryte, nikt go nie zauważy. Takie też jeździ po świecie jak wasze wozy? Czy w jednym miejscu jest? Nie mogę ci powiedzieć, gdybym ci zdradziła tą tajemnicę, musiałabym cię zabić. On się unosi... Nie? Unosi się na tysiącach kopytek kradzionych koni. Ciekawe, bo bardzo chciałbym zobaczyć. I podzwania, kiedy się rusza. Po tym pytaniu Aldariego o nekromancję, Rimin, tak wewnątrz ciebie, tak coś się cisnęło, bo jednak ta nauka nekromancja wpisana w twój talent. Wiem, ale to wiem ja? Tak. Poza tym. Dokładnie tak. I wprowadzam ich. Do naszego kochanego kolegi. Tak, no duże główne wrota. Wchodzicie do środka. I tak jak już podróżowaliście trochę z tym elfem, no to wam się kojarzy z nim przepych, bogactwo. To tutaj jest podobnie. Aldari was prowadzi korytarzami. Widzicie najpierw dziedziniec wykładany kocimi łbami. Widzicie kręte schody, które prowadzą do tych niektórych właśnie zwierz. I co dziwne, no bardzo dużo drzwi, ale żadne z nich nie są oznaczone. I tak jakbyście mieli się sami tam odnaleźć, no to ni chuja, że tak powiem. No pewnie zza rogu w odpowiednim momencie wychodzi dwójka uczniów, to ja im jednemu daję i każę zanieść do kolegium światła. Mają to wyprać. Oczyścić. Zanieść do mojego domu, a drugiemu mówię, że ma iść mi zrobić zakupy.
I może odwziąć sobie tyle pieniędzy, ile potrzebuje z sejfu, ale że ja będę wiedział, jeśli weźmie więcej. Niech nawet nie próbuje. On się nawet nie odezwał. On jakby się spodziewał tego, że dostanie to zadanie. I po prostu odszedł. Tak skinął głową, spojrzał na was trochę zdziwiony. Odszedł. Po prostu. No Walderedzie, u ciebie w kolegium tak nie jest. No nie jest. U nas jest normalnie. Także trochę cię to gdzieś tam dziwi. Trochę mnie to dziwi, Aldari. Ale co cię dziwi? U nas w kolegium tak nie jest. W jakim sensie tak? Nasze no, jest bardzo ładne. Nawet ładniejsze. Tak no, nieskromnie przyznam. Kwestia gustu, ale faktycznie osobie wrażliwej na wiatr życia na pewno zdecydowanie bardziej się podoba kolegium życia. Kto jak kto, ale elf chyba bardziej powinien docenić widok naszego kolegium. Może Asraj. Nie, żebym był rasistą czy coś. Ale tak, widziałem imponujące. To co teraz? No, idziemy do mojego mistrza porozmawiać. Załatwiamy sprawę z tym... A jaki on jest? Jestem na paluszku i mamy wolne? Rozstajemy się? Zobaczymy. Chyba nie. Bo mamy trochę spraw jeszcze do załatwienia chyba. Wspólnych. No, dobra. Bardzo wiele ja ich prowadzę do komnaty. Nie ma co czekać i odwlekać. Do komnat ich prowadzisz, dobrze. Tak, tak. Aldari was prowadzi na wyższe piętro. I co dziwne, widzicie, że drzwi są otwarte już. Tak jakby ktoś się spodziewał was. Ale was już chyba nic nie zdziwi. W środku widzicie dwójkę mężczyzn. Jeden jest ubrany w bardzo bogato wyglądające szaty. Jest starszy, ale bardzo zadbany. Szaty mienią się kolorami trochę niebieskiego, trochę gdzieś tam odrobinę może fioletu, ale takie bardziej w takiej niebieskiej tonacji. Natomiast ten drugi mężczyzna jest długowłosy, ma bardzo długie włosy, siwe, co trochę kontrastuje z nie tak starą twarzą, jest na pewno młodszy od tego mężczyzny bogato ubranego. Jego ubiór również się bardzo różni, bo jest ubrany cały na szaro. Nie wyróżnia się praktycznie niczym. Tak jakbyście mieli potem opisać, co zapadło wam w pamięć z jego wyglądu, to nie za bardzo. O, mówiłem, że zaraz przyjdzie, mówi Dari, twój mistrz. Witaj, mistrzu. Przeprowadziłeś kompanię, Aldari, jak widzę. No już, wejdźcie, tylko drzwi zamknijcie za sobą, bo... Katia skinęła głową. Drugi mężczyzna milczy. Rozumiem, że wiesz, w jakiej sprawie przychodzi. Aldari, ja się staram przychodzić tutaj częściej. Staram się, bo to jest w pewnym sensie dziwne miejsce. Pozornie nic nie dzieje się i ludzi też jest trochę mniej. Poranne słońce nie dociera nawet tu. Jest to tylko jedno wąskie przejście. Czy potrafię się przycisnąć jeszcze? Powiedz mi, co w takiej chwili zrobić mam? Nie jestem przecież tutaj sam, bo z kilku ludzi powstał nagle wielki tłum. Wiesz, kto cię włamał do mnie? Bo rozumiem, że... Poczułem, że niektóre z zaklęć zostały wcześniej naruszone. Po pierwsze, mój drogi uczniu, ja bym chciał usłyszeć wyjaśnienie. Co się wyprawia, że ja jestem budzony w nocy i to w nocy, którą postanowiłem jednak przespać, a nie poświęcić na badania nad tymi mapami, nad którymi siedzę od miesiąca. I słyszę, że do ciebie będą się włamywać. Ba, idę tam.
idę tam i czuję, że ty masz zaklęcia ochronne na swoim domostwie. Nie mogę zostawić domu tak niestrzeżonego. Ja wiem, że nie możesz, ale wypadałoby o tym powiedzieć. Szczególnie wtedy, gdy zdajesz sobie sprawę z tego, że twój dom będą przeszukiwali łowcy czarów. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Co za siłę w sobie ma ten tłum? Potrafi nieść jak nurt, ile dusz przeniesie, ile gór, czy obudzi nas ze snu. On się złapał tak za skroń, tak trochę potarł. Spojrzał po was. To ta twoja kompania, o której opowiadasz. Tak, to ona. No to krzesła stoją. I widzicie faktycznie, że oprócz tego mężczyzny, który nie wypowiedział jeszcze słowa, stoi jeszcze 5 krzeseł dla was. 5, bo jedno pozostanie puste, bo nie ma z wami Aleksandra. Wspominam Aleksandra. To był taki dobry człowiek. Katia zajmuje jedno miejsce z boku. Też siadam grzecznie, wkładam rączki na kolana i się rozglądam. Siadam wygodnie. Życie jest za krótkie, żeby siadać niewygodnie. Dokładnie. No to tak usiedliście, informacja to o tym, że Grunburg spłonął, dotarł już do Aldorfu? Dotarła znacznie wcześniej niż dotarłaby normalnymi drogami, ale ja mam teraz inne zmartwienia. Mieliście coś wspólnego z tym Grunburgiem? Aldari, może chcesz mi coś jeszcze powiedzieć? Byliśmy w Grunburgu zanim spłonął. Spotkaliśmy tam pewnego specyficznego łowcę czarownic. No i z tego, co udało nam się dowiedzieć, i możemy przypuszczać, że to właśnie ci łowcy czarownic spalili Grunburg, ponieważ było to siedlisko kultu. Jakiegoś. Ale spalili całe miasto, łącznie z niewinnymi. Nawet jeśli tam był jakiś kult. O, fajki, ja nie palę, trunku nie piję, ale z żalu wielkiego to ledwie coś żyje. Potem Katia jej pokazuje, została ona porwana przez tych łowców czarownic, przesłuchiwana i no i tak poznali mój adres przez nią. Nie wiem, dlaczego się mną zainteresowali konkretnie. Nie wiem, dlaczego nie wynieśli nic z domu, tylko opróżnili moją spiżarnię. Ja się zająłem tym, co ty miałeś na domu, Aldar. Obserwowaliśmy twój dom bardzo długo. Nie było ich kilku. Oni tam weszli praktycznie całą zgrają i siedzieli tam kilka dni. Wychodziły pojedyncze osoby. Na początku dziwiło mnie to, że nie przynoszą żadnych toreb z zapasami, ale domyślam się już, co się stało. Raz wynosili coś, to było w nocy, coś wręcz ogromnego. Tupet mają, to trzeba będzie załatwić. Ty, Aldary, się domyślasz, co mogli wynosić. Ogromnego. Ogromnego w sensie ogromnego, czy duży jak obraz? Duży jak obraz. Idioci. Nawet nie mają pojęcia. A kiedy to było? Ja po raz pierwszy zjawiłem się tam, żeby zapobiec szkodom 5 dni temu. Natomiast oni zaczęli się włamywać już dzień później w kolejną noc. Czyli wtedy, kiedy my już wracaliśmy. Wiadomo, którzy to byli łowcy czarownic? No przecież odpowiadają przed wielkim teogonistą.
Mężczyzna, który siedział dotychczas cicho, podnosi swoje szare oczy. Dawałoby się, że na was wszystkich, ale skupia wzrok na elfie. Jakby to powiedzieć, pracuję z bandą niekompetentnych idiotów. No, przy ilości mojej pracy nie da się uniknąć ich obecności. Pewni magistrowie bawili się przedmiotem tchniętym wysoką magią. Przedmiotem, który ja zarekwirowałem w imieniu pewnej instytucji. Przekazałem o tym wieści dalej, ale może nie bawmy się w kotkę i myszkę, panie Aldari. Z pana domu skradziono list. List zapieczętowany tak, że przyniesiono go do mnie w zaufaniu, żebym go otworzył. Imperialna pieczęć. Magia, której nie można było rozproszyć. Pan wie, o czym ja mówię, prawda? No, domyślam się. Tak. Z tego, co mój nic nie orientujący się kolega po fachu powiedział, byli to łowcy. Mało wiadomo o ich tutejszej jurysdykcji, ale dowiem się więcej. List miał pozostać u nas. Jak mówiłem, już zarekwirowałem go, wydałem bezpośrednie rozkazy, żeby tego nie oddawać pod żadnym pozorem. No i udałem się tutaj, żeby przekazać informację do nadawcy. A gdy wróciłem, no listu nie było. I to stwarza całkiem nową listę problemów. No, zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest odzyskanie tego listu. Na szczęście nie są w stanie go otworzyć bez mojej pomocy. Także najprawdopodobniej będą mnie szukać, jeśli chcą otworzyć. No, to jest więcej niż pewne. Wydaje mi się nawet, że już cię szukają. No to widzę, że mam troszeczkę do roboty w Waldorfie. Czy wiadomo coś jeszcze? Nadawca listu został poinformowany. Nadawca listu został poinformowany o kradzieży i o tym, że list jest odzyskany. On patrzy na ciebie tak. W sumie po chwili wzrokiem przebiega po was wszystkich i wy czujecie taki dyskomfort, jak on na was patrzy. Także najlepiej to tylko tak, nie no, spójrz na kogoś obok, nie na mnie, nie. Ja tu jestem po prostu dla towarzystwa. No bardzo nieprzyjemne uczucie. Po chwili znowu spogląda na elfa. Z pewnym naciskiem nawet. Nie chciałbym zmieniać treści tej wiadomości. Czy jakieś wskazówki, gdzie oni mogą, macie jakiś trop, gdzie mogę zacząć ich szukać? Bo jednak wolałbym to ja ich znaleźć, a nie oni mnie. Trop? Ciężko o trop tak naprawdę. Z tego co... mi wiadomo, to trochę łowców się tu kręci. Oni będą kryć sami siebie. Ale będzie im zależeć na tym, żeby to otworzyć. Jeżeli byli skłonni zwrócić się do kolegi. Nie wiem, jak bardzo jest im to zbędne i jak niewiele z tego wyciągną. Cóż, nasza sprawa póki co jest dość wspólna. Zerka na twoje towarzystwo. A oni? Mówisz dość otwarcie przy nich. Moi przyjaciele. Byłem z nimi w ostatni czas podróży. No niestety są zamieszani w całą tą sprawę. Wolałbym jej oszczędzić. Bo może być niebezpiecznie. No i będziemy, tak powiem, bardzo politycznie się bawić, czego miałem nadzieję uniknąć w Imperium. Chyba nigdzie nie uciekniesz przed tym. Póki co udawało mi się jakoś to omijać. Mi zależy na tym, żeby to załatwić jak najciszej. No jak najbardziej.
te rozgłosy. Sensacji w Waldorfie jeszcze. I no ja oczywiście uruchomię swoje kontakty. Zrobię co mogę. Nie wiem, ile to zajmie. Nie wiem, czy lepiej będzie, żebyś tu został, czy może żebyś zniknął i wywabił ich z nory. Nie mam pojęcia, jak to wszystko ugryźć. Musimy zaczekać na rozwój wydarzeń. Na pewno nie mam zamiaru zostawać w Waldorfie zbyt długo. Mam wrażenie, że przeczucie i tak porozumiewawczo patrzę na swojego, że niedługo wyruszę w podróż. Dosyć długą. A wiadomo, ilu się kręciło wokół tego domu Aldariego? Ilu ich tam wchodziło? Przemierzyłem cały świat, od Aldorfu po Kislev na wierzchowcu mym. Zagrałem 1000 talii kart, które lubią dym. Skasowałem kilka wozów. Nie żałuję dziś, bo nie mam czym. Słyszycie, że mistrz Aldariego znowu się odezwał? Spojrzał na ciebie. No trochę ich tam było. Szczerze mówiąc, ciągle wychodzili w nocy. Ciężko było stwierdzić, który jest który. Czy to ktoś nowy, czy ktoś wraca. Ilu ich tam zostało? Na pewno więcej niż 4 osoby. Tym bardziej chyba chciałbym uniknąć walki z tą ich bandą przeklętą. Raz jeden był taki charakterystyczny. Powiedział mi jeden z moich kolegów. Miał jakiś taki kapelusz na głowie. Bardzo dziwne. To mój kapelusz. Przywiozłem go z Tilei. Wiedziałem, że skądś mi się ten opis kojarzy, Aldari. No ja nie wiem, gdzie ja taki drugi dostanę. Ale on ci nie pasował. Tilea i ty nie, nie. No w niektórych sytuacjach był idealny. Nie. Powiedzcie mu, że nie. Kacia wzrusza ramionami. Czy mistrzu coś jeszcze się działo pod moją nieobecność? Ja oczywiście zdam pisemny raport z mojej podróży. Oczywiście do oczu tylko twoich. Wiem, że zdasz. Oczywiście, że wiem. Cóż, jak zerknął na tego mężczyznę, który siedział i właśnie w tym momencie wstał, jest bardzo wysoki. Ale to jakoś nie wydaje się wam dziwne. Tak? Nie. Jego za bardzo nic nie wyróżnia. Mężczyzna tylko skinął głową mistrzowi Aldariego. Po was spojrzał zaledwie i po prostu wyszedł. Drzwi się zamknęły. No ja tu mam dużo roboty, jak widzisz. Faktycznie, Aldari, spoglądasz, wszyscy spoglądacie, ale tylko ciebie, Aldari, to dziwi. Spoglądacie na jego biurko i jego biurko jest zajebane dosłownie mapami. Mapami, jakieś dziwne kropeczki, jakieś dziwne kreseczki. Aldari, no ty rozpoznajesz mapy gwiezdne. Mistrz zwykle nie gromadzi takich rzeczy na swoim biurku. Widzisz, że nawet zestaw przekąsek, słodyczy, które tak bardzo lubi, to wszystko leży na takim małym stoliku obok, łącznie z prawdopodobnie już zimną herbatą. Mamy bardzo poważne zlecenie. Muszę studiować te cholerne 190 lat konstelacji. Nawet nie zaczynaj, bo zmuszę cię, to żebyś... To jest związanego z niebiańskim kalendarzem, czy poszukujecie czegoś? Poszukujemy zmian. Poszukujemy niewłaściwości, które ponoć praktycznie na pewno tam zaszły, ale no póki co nie mam wiary, ale zlecenie jest poważne. Na szczęście powierzyli to tobie. Widzisz, że on unosi brew. Widzisz, że ciśnie mu się na usta jakaś rymowanka. To tak cholernie. To proszę, zostawimy cię z twoją pracą. Nie będziemy już przeszkadzać. Możemy mieć jedno tylko pytanie, Aldari? O tą wiadomość? Proszę. Znaleźliśmy jedną zaszyfrowaną wiadomość. Pokazuję mu... Czy umiałby pan coś z niej wywnioskować jeszcze? Pokazuję mu to, co udało mi się i Waldretowi przetłumaczyć. I po prostu tą wiadomość.
A to ja wiedziałem, że ty mi to pokażesz, panienko, ale to bardziej idźcie do tego, co wyszedł. On jest lepszy z łamigłówki. Ja nie mam do tego głowy, ja mam konstelację już. Już 10 lat przerobiłem, jeszcze 180 przede mną. Co za cyrk. Co więc robimy? Zbierajmy się, muszę troszeczkę się ogarnąć w domu i przemyśleć. Musimy znaleźć Aleksandra. No dobrze. Tak, musimy po niego posłać. Wydaje mi się, że powinien zostać poinformowany o ostatnich wydarzeniach. Mam nadzieję, że nim się nie zainteresowali łowcy czarownic, ale skoro wynosili mój obraz, który jest po prostu obrazem, to wszystkiego się może po nich spodziewać. Po cholery im jakiś obraz? Twojego ojca wynieśli? Czy to jest wasze wspólne? Nie mam pojęcia. Ale mniejsza, chodźmy. Czy jak wychodzimy, to widać tego naszego kolegę z kolegi ucienia, czy rozpłynął się? Jego już nie ma i w ogóle twój mistrz nawet was nie żegna. Jest po prostu pochylony nad tymi mapami i widzisz, że coś intensywnie kreśli. Bardzo miło mi to było w waszych murach bawić, jednak muszę iść do swoich, złoto tam zostawić. Aż podnosi głowę. Dobrze. Czuję pan rytm. Od dziecka. Wychodzę. Widzisz, a taki approval w jego oczach, zanim zamykasz ze sobą. Ale tym dzieckiem rzucaliście się dopiero 2 dni temu. Ale dobrze rymowało. Dobrze. Dopóki wychodzicie? W głowy nie schowało. Wychodzicie z kolegium? Mhm. Dobrze. Dziwny ten twój mistrz, Aldari. No, specyficzny. Jak chyba każdy. Jaki jest twój mistrz w Aldredzie? O, szkoda gadać. A też tutaj jest, w tym mieście? Nie wiem, ale się dowiem. Gdyż muszę iść zostawić trochę hajsu. To takie strzygańskie określenie na pieniądze, nie pytajcie. A dlaczego musisz mu zostawić pieniądze? Że tak powiem, nie miałem grosza przy duszy i wiecie, mam licencję, a to kosztuje. Aldari, ty też musisz płacić? Nie, mnie nie obowiązuje dekretu magii. Uprzywilejowani. Tak, idziecie ze mną, czy mam magii, sam? Tak. A chodźmy już z tobą, jak polują na nas, szczególnie na Aldariego, łowcy czarownic. To się nie rozdzielajmy. Jeśli będą mieć nieszczęście, to mnie znajdą. Jeżeli było ich kilku, a mam złe wspomnienia po nich, wolę, żeby się żadnego z was nie znaleźli, albo żebyśmy po prostu się z nimi nie walczyli. Trzeba ich załatwić cicho. Było ich 3, w każdym z nich inna krew. Jeden przyświecał im cel, coś takiego, nie? Twoja zbytnia pewność siebie, Aldari, kiedyś cię zawiedzie. Ale teraz chodźmy i zjedzmy ze śledzie. Obiedzie. Czy coś? Chodźmy do twojego mistrza w Aldredzie. Zostawisz pieniądze. Aldari, ty już wiesz, że dalsza podróż będzie bardzo osobliwa. Jak Aldred poznał twojego mistrza i to rymowanie mu się udzieliło. Widzę, Katia, że też to czujesz. Wiesz, zawiedzie w Aldredzie coś tam. Być może. Śledzie. Chodź śledzie. W Aldredzie obiedzie bardziej pasuje. Zdecydowanie obiedzie. Jestem głodna, chodźmy gdzieś. Gdzie jest. Po obiedzie w Aldredzie cały świat obiedzie. Obiedzie się w sumie rymuje z obiedzie. Gdzie ci się na obiad? Albo na śniadanie właściwie. Tak powiem wam, że jest mniej więcej 11. Nie idźmy na śniadanie, gdyż czeka mnie hajsu oddanie. Chodźmy do kolegium czym prędzej, żeby nie mam rymu. Ale może być czym prędzej, wtedy mógłbym oddać trochę pieniędzy. To chodź, poznajmy jeszcze twojego mistrza i chyba będzie komplet wszystkich prawie kolegów, które zwiedziłam. Festiwal
kości. No cztery ze strzygańskim. To jeszcze troszeczkę masz. Komplet. Ale reszta nie jest tak interesująca. Nie, piramida Kolegium Światła jest naprawdę... Jaka piramida? Szok. Tego też nie widzą ludzie. Ogólnie wszystkie kolegia są ukryte i tak ogólnie to się nie widać. Gdy jesteś w Kolegium Światła, musisz ważyć słowa, gdyż ta piramida może być finansowa. Chodźmy, błagam. Chodźmy, już naprawdę. Waldrodowi chyba się poprawił humor od wizyty w Kolegium Niebios. Chodźmy do kolegium. Prowadź Waldrodzie do swojego kolegium. Idzie do kolegium życia, tak? Tak. Dobrze. Dobrze, no zmierzacie. Kawałek to jest. Wcześniej Waldred... Wcześniej kto się z was pytał, czy kolegium niebios jest koło kolegium życia? Chyba Katria. W każdym razie nie jest. Prowadzi was tym razem Waldred. Aldari, ty widziałeś kiedyś Kolegium Życia? Ty się zapuszczałeś w tamte tereny, czy tak średnio? Przechodzi ją obok pewnie. Okej, okay, dobrze. Ogólnie to teren uczelni jest otoczony murem. Bez żadnych okien, bez niczego takiego. Mur ceglany oczywiście. Jest bardzo wysoki. Tak ponad 20 metrów wysokości. Góruje nad kamienicami kupców. Wchodzicie do środka, raczej chcecie wejść. Widzicie, że Mrud strzeże czterech bardzo ciężko opancerzonych i bardzo dobrze na pierwszy rzut oka uzbrojonych strażników. Widzicie, że różnią się wiekiem. Jeden jest młody, drugi jest taki bardziej w kwiecie wieku, trzeci już bardziej w średnim wieku, a czwarty to w ogóle co on tam robi, bo jest starcem po prostu. Puszczają was do środka. Nikt nie robi wam problemów. Waldredzie, co chciałbyś osiągnąć? Chciałbym osiągnąć to, że kieruję swoje kroki tam, gdzie powinienem zostawić w końcu pieniądze za wszystkie rzeczy, za które jestem winien pieniądze. Dobrze. Licencję płacisz. Licencja to 40 złotych koron. Tak jest. Plus 5 koron jako dziesięcina za zarobione. Czyli 45 koron. Bo zarobiłem 49, więc... No Irmin, ty widzisz, jak on po prostu tak oddaje 45 złotych koron za nic. I tak po prostu aż ci przykro, nie? Mają ludzie pieniądze, to je sobie wydają. Ja tak. Nie mam, bo nie kradnę. Tak, wydano ci oczywiście jakieś tam pokwitowanie, takie drobne na jakimś pobrudzonym papierze. Tak szczerze mówiąc, to nie spodziewałeś się niczego innego. I nie masz już długu. Fantastycznie. Składam wszelkie możliwe i potrzebne podpisy. Mhm. I znowu jestem biedny. Tak. Pocieszyłeś się tym bogactwem przynajmniej kilka dni. Ale to były pieniądze zarobione wcześniej, a jeszcze mam cały worek kamieni u Aldariego. Chyba, że to są takie kamyki z rzeki, to wtedy nie. Kto wie? Nie wiadomo. Przecież wysypywałem je, to nie były klejnoty. Znaczy to tak wyglądały, ale może są jakieś fałszywe. No. Może to nic nie warte szkiełko. Mało tu podróbek. Dobrze, co jeszcze chciałbyś osiągnąć tutaj? Chciałbym, jeżeli jest taka możliwość, zmienić ubranie na takie samo, tylko niezniszczone. Będzie taka możliwość. Tak, oraz sprawić sobie nowy kostur. Ty kilka miesięcy tutaj pomieszkiwałeś, więc miałeś trochę rzeczy zostawionych. Więc to bez problemu.
i kostur, tak? Tak. Z listy. Okej, okay, dobra. Zaraz załatwimy kostur. Powiedz mi, czy coś jeszcze konkretnego? Zastanawiałem się nad spotkaniem z mistrzem, ale dzisiaj to może nie być najlepszy pomysł. Czemu? Zresztą pewnie go tu nie ma, bo... pewnie go tu nie ma. Mhm. Ale czy nie powinieneś jakiegoś meldunku złożyć mistrzowi? Anton co jakiś czas to robił. No ale Anton wiesz jaki był. Wiem. I wiem jakie meldunki składał. Radziecki. I nie wspominajmy o nim, bo się niesympatycznie robi. Wiemy też jakie meldunki składał swojej pani. No właśnie, gdy za często składasz meldunki mistrzowi swojemu, później na imprezie zostaje z ciebie kubka dżemu, czy coś takiego. Chodźmy stąd. Nie chcesz się przepisać do kolegium życia, mój mistrz niedługo będzie szukał nowego. Ale nie z kolegium życia. Ale on jest kolegium życia. Znaczy kolegium niebios. Może on zostanie twoim uczniem. Ale czy wam nie jest zabronione zmiana kolegium jakoś tak coś... Tak, je. Znaczy w wyjątkowych przypadkach, jeżeli uczeń ma ewidentne predyspozycje do władania innym wiatrem magii, to przerzuca się go z jednego kolegium do drugiego. Znaczy u ludzi to. No ale jeżeli on wykazał już zdolności w swoim wietrze i nagle by wykazał zdolności w twoim wietrze? Nie, nie może już wykazać. Już, on już musi się uczyć tego. To był żart z mojej strony. Wiesz, ja trochę nie wiem nic na ten temat, dlatego... No rozumiem, no, ludzie nie mogą władać dwoma wiatrami nawet. A Dari, masz żarty. Dajesz człowiekowi nadzieję na zmianę, możliwość rozwoju, a później mówisz, haha, żartowałem. Wiesz, jakie to byłoby przykre? To jakbyśmy powiedzieli Aleksandrowi, że będzie w stanie kiedyś coś osiągnąć w życiu, a później powiemy mu, że haha, żartowaliśmy. Ale Aleksander jest bardzo zdolnym chłopakiem. No ty mówisz to dlatego, że jesteś jego ojcem. Dzieci się zawsze... Być może. Patrzysz przez pryzmat tego. Trochę, wiesz, krytycyzmu. Konstruktywna krytyka mu się przyda. O nie, 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 nie. Proszę się nie śmiać z mojego syna. No musi do czegoś dojść, jeśli chcesz mieć taką synową. Jaką taką? To czekaj, zastanowię się. Ważną i bogatą. Damy radę. No obiadki byś do nich wpadał? No, co godzinę. Ciekawe, czy dobrze gotuje. Zapytasz się Aleksandra, jak wróci. Raczej nie. Wątpię. Pewnie nigdy nie była w kuchni. A jeśli była, to przez przypadek. To muszę w takim razie poważnie z nim porozmawiać. Waldredzie, zmieniasz ciuchy. Ogarniasz, co chcesz ogarniać. Gdy zmieniasz ciuchy, widzisz niewielką karteczkę zostawioną na jednej z szafek. Nie wiem, czy ją bierzesz, czy nie. Oczywiście. Od razu sprawdzam, czy jest na niej coś napisane, czy ktoś po prostu zostawił kawałek papieru. No byłby to bardzo zacny żart, niemal godny mojego mistrza, oczywiście. Twojego mistrza, ale nie, tam akurat jest kilka słów zapisanych. Ja bym tutaj sobie zrobiła 10 minut przerwy.